Witam bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku podsumowania sezonu 2023-2024 w Ekstraklasie. Kolejny odcinek, już jeden z ostatnich. Dzisiaj zajmiemy się dokładnie zespołem, który zajął trzecie miejsce, ostatnie miejsce na podium, czyli Legia. Porozmawiamy sobie o Legii Warszawa, która ten sezon rozpoczęła jak burza, a im było dalej, tym było gorzej. Też trochę sobie o tym porozmawiamy właśnie w dzisiejszym odcinku. Moimi gośćmi są Paweł Gołaszewski, Tygodnik Piłka Nożna, a także Polsat Sport, Prawda Futbolu, też także Poznań kontra Warszawa na meczyki.pl, ogólnie dziennikarski człowiek orkiestra. Witam Cię, Paweł, bardzo serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się nisko. No i też jest z nami Mikołaj Ciura, Legioniści.com. Witam, Mikołaj, Ciebie także. Cześć, witam. No i zaczniemy sobie może od ogólnej oceny sezonu, no bo tak ogólnie rzecz biorąc, jak też to ma na celu to właśnie ten temat, no bo Legia rozpoczęła sezon świetnie, Legia rozpoczęła sezon tak, że właściwie już wszyscy myśleliśmy, że znamy mistrza Polski nowego, że Legia w końcu się odkręci, że Legia w końcu po tych kilku latach wróci na ten mistrzowski tron, no bo rzeczywiście ten zespół wyglądał na drużynę bardzo poukładaną, na drużynę, którą się pięknie oglądało, też takie mecze jak z Aston Villą między innymi w tamtym okresie, to był po prostu miód dla oczu, było to po prostu coś bardzo przyjemnego do oglądania i też z dumą się te mecze Legii na nie patrzyło, też z dumą z racji tego też, nieważne też komu się kibicuje, nieważne z jakiej perspektywy się patrzy, ale kibice Legii mogli być dumni, gdzieś to się później kompletnie rozjechało, gdzieś Legia miała te problemy swoje, tak właściwie do samego końca kadencji Kosty Runiaicia. Przed Gonzalo Feio jakoś zdecydowanie lepiej to nie wyglądało, też w dziwnych okolicznościach, no bo akurat kiedy Kosta Runiaic już wyciągał zespół z tego dołka, w jaki wszedł, on właściwie w pewnym momencie gdzieś te chyba nawet 7 punktów w 3 meczach się udało zbierać. Tym samym też Runiaic wyleciał, wszedł Feio. Czy zespół wyglądał lepiej, czy gorzej z jego tych kilku spotkań, to pozostawię to do oceny Wam. Właśnie ogólnie, jak ocenicie sezon w wykonaniu Legii Warszawa? Jak się on, waszej opinii, jak on się Wam podobał? I czy ta zmiana Gonzalo, właściwie Kosty Runiaicia na Gonzalo Feio była Waszym zdaniem na miejscu w tamtym momencie? Paweł, jak Ty się do tego odniesiesz? Jak widziałeś ten sezon w wykonaniu Legii Warszawa? Każdy sezon, w którym Legia nie zdobywa Mistrzostwa Polski, jest sezonem nieudanym, bo to jest cel nadrzędny, cel numer jeden. Nie inaczej było w tym sezonie, kiedy no, przed sezonem zakładano różne cele, tych celów było kilka, ale tym numerem jeden było Mistrzostwo Polski. Wydaje mi się, że w Europie Legia zagrała absolutnie ponad stan, bo jednak najpierw awans do fazy grupowej, a później wyjście z grupy, to był wynik ponad stan, że tego się absolutnie nie spodziewałem. Okej, o ile ten awans po rzutach karnych, no to jeszcze no, Midtjylland to nie jest jakaś europejska, nie wiadomo jaka potęga, choć uznana marka na naszym kontynencie, ale jeżeli chodzi o fazę grupową, no to Legia zagrała no, zdecydowanie powyżej moich oczekiwań, bo spodziewałem się, że Legia zdobędzie z 6 punktów ze Zrińskim Mostar, no i może urwie w jednym z 4 spotkań jakiekolwiek oczka Aston Villa i AZ, a stało się tak, że Legia i Aston Villa i AZ przed własną publicznością pokonała, zdobyła 6 punktów, awansowała dalej, rozbudziła apetyty, zaczęto porównywać tę historię do historii Lecha Poznań z poprzedniego sezonu, kiedy kolejarz doszedł do ćwierćfinału. I wydawało się, że nawet to losowanie było takie dość sprzyjające, choć Molde brutalnie obnażyło wszystko. Wszystkie braci Legii Warszawa. Przepraszam, moi współlokatorzy się awanturują, ale jeżeli chodzi o Legię, no to mówię, na krajowym podwórku sezon totalnie nieudany, w Europie sezon udany, no ale dla kibica Legii najważniejsze jest człowiek. Mistrzostwo Polski można było w jakikolwiek sposób zrekompensować brak mistrzostwa poprzez Puchar Polski, tutaj też Legia się wyłożyła w grudniu z Koroną Kielce, więc w takiej skali szkolnej to ode mnie by była trójka. No a Ty, Mikołaj, jakbyś miał się odnieść właśnie do tego sezonu Legii, czy Twoim zdaniem był on, można go odbierać pozytywnie, czy jednak tu trzeba się schylić bardziej ku negatywom, mimo że oczywiście tego mistrzostwa nie ma, gdzieś tego pucharu nie ma, ale na te możliwości Legii, jakiej sytuacji była jeszcze kilka kolej przed końcem, to może jednak to zdanie będzie delikatnie trochę inne. Jak Ty patrzysz ze swojej perspektywy na te minione rozgrywki? No nie, no moje zdanie nie będzie inne. Muszę się zgodzić z Pawłem, ponieważ, no tak jak powiedział, każdy sezon bez mistrzostwa w Legii Warszawa jest sezonem straconym.
I rzeczywiście przeżyliśmy kilka pięknych chwil, szczególnie tych europejskich. Początek ligowy również wydawał się świetny, bo Legia nie przegrała do września. Dopiero przyszedł ten słynny październik, w którym Legia przegrała wszystkie mecze z czołówką tabeli, który zweryfikował poczynania drużyny Kosty Runiajcia. No i nie, no, sezon bez mistrzostwa jest sezonem straconym. Najważniejsze, że udało się chociaż uratować eliminację do europejskich pucharów na przyszły sezon i nie jest aż tak stracony ten sezon, ale ani gra nie wyglądała w dalszej części sezonu dobrze, ani po prostu wyniki. No więc ten sezon w skali szkolnej dałbym taką 2,5-3. No mi się wydaje, że się z wami zgodzę, też chciałem nawiązać do tych problemów Legii, które głównie przyczyniły się do tego, że Legia skończyła tak, a nie inaczej, przykładowo wyżej, przykładowo jako mistrz, przykładowo jako obrońca Pucharu Polski, przykładowo jako zespół, który dorównał Lechowi Poznań pod względem tej europejskiej przygody, jeżeli chodzi o fazę. Tak czy inaczej, problemem Legii była też obrona, no bo właściwie doszło do zmian. No co prawda z tych ważniejszych postaci tylko Mike Nawrocki i za niego właśnie można powiedzieć, że przyszli Marko Burch, Radovan Pankow i Steve Capuady, gdzie też cały czas Ribeiro, Augustyniak byli tymi środkowymi obrońcami. Wyglądało to optymistycznie do pewnego momentu, kiedy gdzieś ta obrona w tych pucharach zaczęła nie domagać. Też mecz z Jagiellonią na wyjeździe mi się wydaje też był takim momentem przełomowym, gdzie te wszystkie braki były też obnażone, gdzie ta gorsza forma tak się zdarzyła kompletnie każdemu, że dosłownie po prostu podarowywali te akcje. Właściwie Jagiellonii Białystok na tym spotkaniu legioniści i gdzieś też był pewien problem, że kiedy oczywiście możemy narzekać na pomoc, trochę możemy narzekać też, znaczy jeżeli chodzi o partnera do Jurgena Litima, do Kolumbijczyka sobie jeszcze przejdziemy, pewnie będziemy mogli też narzekać na atak, no bo Tomasz Pekart i Blasz Kramer, Kramera długo nie było, Tomasz Pekart jak był, to nie strzelał praktycznie nic, niego też długo w kadrze nie było, no i Maciej Rosołek, ale to już historia odrębna, ale myślę, że to tylko obrońców, tych trzech defensorów, którzy grali w bloku defensywnym Legii przez dłuższą część sezonu, czyli właśnie Jędrzejczyk, Augustyniak, przede wszystkim Ribeiro, też Burch, Pankow, Capuady. Pamiętam, jak Paweł, ty byłeś w podcaście po jednym z meczów, nie pamiętam teraz już którym, chyba po meczu z Aston Villą, gdzie Ribeiro po bardzo świetnym meczu, tak samo Capuady, tak samo Pankow, to wyglądało po prostu świetnie. I wtedy nie można było się do tego tercetu przyczepić i w ogóle kto wchodził, to też nie było takiej różnicy na minus. Nawet kiedy Artur Jędrzejczyk musiał czasami wejść. No teraz się to troszkę zmieniło. I ogólnie, jak postrzegacie tą defensywę w tym sezonie, jak ją ocenicie? Czy tyle zmian w niej dokonanych były dla Legii problemem, były powodem gorszej dyspozycji? Co się w tej obronie takiego wydarzyło, że Legia była aż tak zachwiana w defensywie momentami w tym sezonie? Paweł, jak się ty do tego odniesiesz? Czy twoim zdaniem te problemy defensywne Legii, właśnie czym one były spowodowane twoim zdaniem? No, brak stabilizacji to jedno, bo brakowało tej powtarzalności, chociaż też rozumiałem Kostę Runiajcia w wielu sytuacjach, kiedy musiał po prostu rotować, bo dochodziły kartki, dochodziły kontuzje, dochodziło po prostu zmęczenie, bo dla wielu z tych piłkarzy, ogólnie mówię o kadrze Legii, to było pierwsze zderzenie z taką liczbą meczów, z taką końską dawką, bo rozmawiałem czy z Markiem Gualem, czy z Jurgenem Elitimem, no oni obaj mówili, że nigdy wcześniej nie zderzyli się, aby rozegrać tam, Gual chyba 49 spotkań rozegrał w tym sezonie, ale wracając do defensywy, no brak tej stabilizacji, to jest jedno. Dwa, brakowało mi czasami takiego przez Legię upraszczania gry, bo kiedy widzisz, że coś ci nie idzie, kiedy widzisz, że popełniasz szkolne błędy, no to zaczynasz uciekać się do troszeczkę prostszych środków. No, to przez to rozumiem, czyli czasami po prostu kiedy trzeba piłkę wybić, no to w sensie masz do wyboru podanie czy wybić, no to chodzi o to, żeby wybić, żeby po prostu oddali zagrożenie spod własnej bramki, bo przez to momentami, znaczy po prostu piłkarz nabiera pewności siebie, tak, żeby po prostu ograniczać sobie te błędy, żeby nie podawać rywalom na tacy kolejnych sytuacji. No niektóre zachowania były niezrozumiałe, bo tak jak się wnikliwie przyjrzymy, jak Legia gole traciła, to Legia nie traciła goli poprzez złą strukturę, poprzez
to, że rywal jakoś niesamowicie kreował tę sytuację. Legia straciła gole no, naprawdę w bardzo dużej części poprzez błędy indywidualne. Ktoś źle złapał ustawienie, ktoś źle podał piłkę, ktoś źle piłkę wprowadził, ktoś zamiast zdecydować się na dłuższe podanie na siłę próbował rozgrywać od tyłu, ktoś złamał linię spalonego, ktoś kogoś nie pokrył, do tego doszła naprawdę też zapaść w ofensywie, bo też nie można o tym zapominać, bo z tych meczów październikowych, o których mówiliśmy, no, o których tutaj czy Mikołaj wspominał, czy ty, to jak sobie przypomnimy scenariusze w tych spotkaniach, no to Legia sytuacji sobie naprawdę sporo stworzyła. No może z wyjątkiem tego meczu z Jagiellonią Białystok, gdzie tam naprawdę Jaga świetnie była zorganizowana, strzeliła dwa gole przed przerwą w drugiej połowie, ustawiła się na swojej połowie, głównie przesuwała, głównie wybijała Legię z rytmu, ale robiła to skutecznie. No to nawet w tym meczu ze Śląskiem Wrocław, który moim zdaniem było najgorszym spotkaniem Legii w tym sezonie, to Legia sytuację miała w pierwszej połowie. Tam, o ile się nie mylę, to w poprzeczkę ktoś trafił. Mecz z Rakowem Częstochowa, przecież Rafał Augustyniak, zanim posłał piłkę do własnej bramki, no dwukrotnie no, miał znakomite sytuacje pod bramką ówczesnego mistrza Polski, więc ta ofensywa też się gdzieś wtedy zacięła i to, co ofensywa przykrywała w sierpniu i lipcu i we wrześniu, no to tutaj no, troszeczkę odsłoniła te braki w defensywie, więc ten problem gry Legii w defensywie był bardzo, bardzo złożony i tak naprawdę no, wydaje mi się, że tutaj no, te błędy indywidualne, one raziły po oczach. Moim zdaniem to był główny problem. Czy to wynikało po prostu ze zmęczenia, czy po prostu z braku koncentracji, no to już nie mnie oceniać, pewnie jedno i drugie po części. I tak to ja odbieram, jeżeli chodzi o grę w defensywie Legii Warszawa w minionym sezonie. Tak jak też powiedziałeś, Paweł, ta gra defensywna najlepsza w wykonaniu Legii nie wyglądała, ale też pewnym problemem mogło być to, że spośród tych sześciu defensorów awizowanych do gry tak nominalnie na tych trzech stoperów, no to dwóch było takich, można powiedzieć, trochę przyszywanych. No bo co by nie mówić dla Juriego Ribeiro i dla Rafała Gusyriaka. Dla jednego pozycja była nowa, dla drugiego można powiedzieć jeszcze bardziej nowa, jeszcze nowsza, no bo jeden już trochę w zeszłym sezonie pograł, drugi dopiero wchodził na tą pozycję. Mikołaj, twoim zdaniem, czy Legia źle się przygotowała do sezonu, stawiając na Augustyniaka i Ribeiro, albo przynajmniej na jednego z tej dwójki, niepotrzebnie od razu jako środkowy defensor, czy twoim zdaniem jeszcze ten jeden nowy obrońca, taki typowy, powinien przyjść wtedy? I czy teraz też będzie w sumie ktoś taki szukany, no bo co by nie mówić, Legii brakuje takiego stopera prawdziwego, z prawdziwego zdarzenia. Niekoniecznie uważam, że powinien jeszcze jeden obrońca do Legii w tamtym momencie przyjść, ponieważ musimy pamiętać, że w letnim oknie transferowym Legia sprowadziła aż trzech obrońców, więc teoretycznie to zaplecze na środku obrony powinno być dobre i tak naprawdę ta rotacja w każdym meczu mogłaby być inna i ci zawodnicy powinni grać na poziomie, tylko na przykład transfer Marco Burcha kompletnie nie dojechał, spodziewano się po nim bardzo dużo, przychodził z dobrego szwajcarskiego klubu, wyceniany był na aż 4 miliony, a kompletnie zawiódł. No jeśli chodzi o Juriego Ribeiro, no to ja od początku mi się nie podobał ten pomysł stawiania go jako lewego środkowego obrońcy, ponieważ chyba był jednym z tej trójki obrońców z największą ilością popełnianych błędów, i po prostu było widać, że on niezbyt pasuje do tego ustawienia w tym miejscu. W momencie, kiedy został przesunięty na wahadło, to wyglądało zdecydowanie lepiej, ponieważ po prostu ma dużo inklinacji ofensywnych i w ofensywie radził sobie dość dobrze. Jeśli chodzi o Rafała Augustyniaka, to ja mimo wszystko uważam, że to był najlepszy defensor w barwach Legii w tym sezonie i mimo, że to teoretycznie nie jest jego pozycja, to radził sobie na niej naprawdę dobrze i był takim szefem tej defensywy i dopóki Rafał Augustyniak w niej był, to nie wyglądało to aż tak źle. Ale no, ogólne problemy defensywne, ja uważam, jeszcze dodam do tego, co Paweł mówił, że moim zdaniem Legia przez większość sezonu była bardzo ofensywnie nastawiona i ta obrona też była wysoko ustawiona. Tak naprawdę obrońcy w akcjach ofensywnych stali na połowie rywala w większości i pamiętam dużo meczów, właśnie jak ten wspomniany mecz ze Śląskiem, przegrany 4-0, czy w następnej kolejce 3-1 ze Stalą Mielec u siebie, gdzie Legia po prostu traciła proste bramki z kontrataków przez zbyt wysokie ustawienie i potem ci obrońcy już nie nadążali. A dopóki, tak jak Paweł powiedział, ofensywa przykrywała te braki, to wyglądało to dobrze. Kiedy ofensywa również przestała dobrze grać, dobrze funkcjonować,
to wszystkie te problemy jakby się objawiły i pokazały, że nie jest dobrze. Też tym można. Ja tutaj jeszcze odzywam się szybko do Mikołaja, tak żeby też długo tutaj nie zostawać przy tym temacie. Augustyniak też dobrze wyglądał w obronie, kiedy przyszedł na środek pomocy, czyli na tą swoją nominalnie lepszą pozycję docelową, to wyglądał znacznie gorzej. To też taki trochę paradoks i też pokazanie, że jak się jeden człowiek przyzwyczai, jeden piłkarz do danej pozycji, to już ciężko mu wrócić na tą, na której grał poprzednich latach, poprzednich meczach, poprzednich sezonach. Mniejsza o to, bo też chcę zapytać o jeden z transferów letnich, inny niż Marko Burch, Pankow czy Steve Capuady, ponieważ duże oczekiwania, no, chyba największe były związane z przyjściem Marka Guala, bo taki to był zawodnik, który do profilu Legii pasował idealnie, który gdzieś, no można powiedzieć, że wpasował się zarówno i pod pozycję numer 9 i pod tego zawodnika podwieszonego, skrzydłowego, dziesiątkę, jak to tam zwał, tak zwał, też do tej pozycji pasował nie tak dobrze jak do napastnika, tego stricte najwyżej ustawionego, ale co by nie mówić, też sobie jakoś Mark Gual w tej roli poradził, mimo że liczb nie notował zbyt dobrych, nie takich dobrych jak w Jagiellonii, dopiero w końcówce sezonu jakoś to zaczęło działać, zaczęło wyglądać. Ale no właśnie tutaj Guala ciężko przez ten pryzmat ocenić, bo patrząc na te wiele spotkań, gdzie on rzeczywiście tych liczb notował, gdzie wiele meczów, można niektórzy nawet określać, że przychodził obok nich, to i tak dużo zespołowi dawał i też tak się okazało, że kiedy gdzieś zabrakło tych alternatyw dla Ernesta Muciego, to był zawodnik, który gdzieś potrafił się jednak pokazać z dobrej strony i myślę, że może i to powinna być dziewiątka, ale też nie ma co chyba za ten sezon go jakoś naprawdę źle oceniać, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, jak waszym zdaniem, jakie jest wasze zdanie na temat Marka Guala, więc o Hiszpana zapytam. Paweł, czy oczekiwania twoje przed sezonem w kontekście Marka Guala, odnośnie Marka Guala, jak bardzo się nie spełniły i czy w ogóle można powiedzieć, że one jakkolwiek się prawdopodobnie spełniły, czy nie? Czego oczekiwałeś po Gualu i dla ciebie to jest napastnik, czy jednak taki zawodnik bardziej wycofany, choćby do pracy przykładowo w 4-4-2, w dwójce, jako taki bardziej mobilny? Po prostu jak postrzegasz Guala w Legii obecnie, bo wiadomo, napastnika Legia pewnie będzie szukać, ale czy to jest taki zawodnik, który tej Legii coś dał od siebie specjalnego w tym sezonie, żeby można go było wyróżnić? Wydaje mi się, że gdyby nie Mark Gual, to Legia miałaby przede wszystkim bardzo duże problemy, żeby zagrać w fazie grupowej europejskich pucharów, bo jego rola była nieoceniona, jeżeli chodzi o eliminację, bo on zaczął, przecież nikt nie mówił, że to był transfer nietrafiony w lipcu, w sierpniu czy nawet we wrześniu. Dopiero gromy w kierunku Hiszpana zaczęły lecieć właśnie październik, listopad, kiedy była już ta seria meczów bez strzelonego gola. Tam ją chyba chwilowo przerwał w meczu w Tychach w Krajowym Pucharze, o ile się nie mylę. Tylko że Mark Gual to nie jest napastnik w tym systemie 3-4-2-1, którym Legia gra, czy 3-4-3, ale z tymi dwoma cofniętymi napastnikami, który kreował sytuację. Tak było w Jagiellonii Białystok. I tak było też w Legii Warszawa. To jest napastnik absolutnie na pozycję numer 9. Może nie jako samotny ten wysunięty napastnik, ale właśnie w dwójce, co pokazują te mecze z końcówki sezonu, kiedy on zaczął grać troszeczkę wyżej, kiedy zaczął tworzyć po prostu duet z innymi piłkarzami. To samo już było w końcówce kadencji Kosty Runiejcia, gdzie on grał po prostu ustawiony jako jeden z dwóch napastników. I tutaj wydaje mi się, że po prostu on grał bardzo długo i bardzo często nie na swojej pozycji. To jest zawodnik dobrze wyszkolony technicznie, zawodnik, który potrafi popisać się takim nieszablonowym zagraniem, ale to jest napastnik i to są te jego decyzje, które on często podejmował na boisku, były po prostu z decyzjami, jakie podejmuje typowy napastnik, a nie typowa dziesiątka, tak? I to wydaje mi się, że to było główną przeszkodą, bo nawet gdybyśmy sobie porównali hitmapę z poprzedniego sezonu w barwach Jagiellonii Białystok i hitmapę z Legii Warszawa, to Mark Gual jednak w Białymstoku znacznie częściej operował w 16 rywali. Inna sprawa, ja z Markiem Gualem też na ten temat rozmawiałem, czym to się różni generalnie Jagiellonia z poprzedniego sezonu, a Legia z tego ostatniego. Mówi, że jednak rywale przeciwko Jagiellonii bardzo często grali wysoko, to Jagiellonia raczej grała z kontry. Tutaj ta sytuacja się zmieniła, tutaj tego miejsca w polu karnym rywala napastnik nie ma tak dużo, bo jest naprawdę bardzo szczelnie, bardzo blisko i bardzo agresywnie kryty, więc
No, koniec końców Mark Gual zakończył sezon chyba w klasyfikacji kanadyjskiej więcej punktów w ogóle we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie mają od niego tylko Josue i Paweł Sołek. I to nie jest jakaś kolosalna różnica, bo wszystkich dzieli zaledwie jeden punkt. Jeżeli chodzi o ekstraklasę, no to tutaj Mark Gual ma jeszcze 3 asysty drugiego stopnia, więc też no, one się bezpośrednio nie wliczają do klasyfikacji kanadyjskiej, ale też jednak pokazują, jaki wpływ ma piłkarz na grę ofensywną zespołu, więc no też do tego, do tych goli, do tych asyst, które ma w ekstraklasie, jeszcze te 3 drugiego stopnia ja bym też dopisał. No ale koniec końców uważam, że Mark Gual grający w ataku to jest zawodnik, który absolutnie jest zawodnikiem na Legię i który tej Legii jeszcze da sporo dobrego. I tutaj wydaje mi się, że Gonzalo Feio mówiący o tym, że Legia powinna grać na 2 napastników, no to właśnie tego pewniaka ma, czyli Marka Guala, bo to jest po prostu dobry piłkarz. Tylko do niego musi znaleźć zawodnika takiego o troszeczkę innym profilu, bo Mark Gual, ja go widzę bardziej jako takiego wolnego elektrona, który będzie potrafił się poruszać nie tylko w polu karnym, nie tylko w okolicach pola karnego, ale także się cofnąć gdzieś do gry kombinacyjnej, tym samemu czasami zagrać prostopadłe podanie. I tutaj no, moim zdaniem Mark Gual w tym sezonie da Legii jeszcze więcej niż dał w tym sezonie, a zresztą jeszcze wracając do mojej wcześniejszej wypowiedzi, no dla niego to też było takie zderzenie dość mocne z tym wysiłkiem, który jest. Ja z Markiem Gualem rozmawiałem. Mówi, że no fizjoterapeuci stawali momentami na głowie, żeby doprowadzać piłkarzy do, żeby byli odpowiednio zregenerowani, żeby ich ciało było po prostu gotowe. No ale ciało to jedno, ale też głowa to drugie, bo on nigdy wcześniej takiego wysiłku mentalnego nie miał jak w tym sezonie. I to też tego nie da się tak no, dobrze wypocząć grając to 3 dni pierwszy raz w życiu. Myślę, że teraz będzie mu po prostu w tym sezonie znacznie łatwiej, jeżeli Legia, daj Boże, będzie grała w fazie grupowej europejskich puchar. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale Paweł, wspomniałeś właśnie, że Legia będzie grała 2 napastników i taki, myślę, że Mark Gual mógłby stworzyć naprawdę zabójczy duet z taką bardziej bramkostrzelną wersją, żeby Diego Sancheza z Widzewa Łódź. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, czy nie, bo pewnie gdzieś taki profil napastnika by Gualowi pasował, też Hiszpan drugi. Być może Exposito przyjdzie do Legii, to się przekonamy, bądź właśnie Sanchez, oczywiście tak pół żartem, pół serio. Mikołaj, a czy twoje oczekiwania wobec Guala przed sezonem, jakkolwiek to można ująć, się rozjechały w pewnym czasie, czy cały czas wierzysz w tego napastnika? Oczywiście, czy widzisz go, tak jak Paweł mówi, w tej dwójce napastników, po prostu... Jak widzisz Guala w Legii? Jak bardzo ważny to jest zawodnik dla wojskowych obecnie? Zdecydowanie właśnie pokazała ta końcówka sezonu, że Mark Gual znacznie lepiej radzi sobie w momencie, kiedy ma obok siebie jeszcze kolegę w ofensywie i to także pokazywał zeszły sezon w Jagiellonii, gdzie on tworzył fenomenalny duet z Jesusem i Mazem, tak? I to wtedy dobrze funkcjonowało, robili liczby i tak naprawdę oni w dużej mierze odpowiadali za grę Jagiellonii Białystok. Ja mogę się tylko zgodzić z tym, co Paweł powiedział. Gdyby nie Mark Gual, to być może nie byłoby europejskich pucharów i tych pięknych chwil na jesienią i trochę mniej pięknych wiosną. Ale generalnie Mark Gual, myślę, że lekko nie spełnił oczekiwań kibiców, ale był ważną postacią w Legii Warszawa w tym sezonie. I myślę, że w przyszłym sezonie, kiedy, tak jak mówisz, będzie dobrany do niego odpowiedni kolega w ofensywie, to, że jeszcze da więcej, zdecydowanie więcej niż w tych rozgrywkach. No i też tak chciałem poruszyć temat jeszcze jednego transferu, bardzo ważnego dla Legii, bardzo ważnego nawet dla całej ligi, no bo Jürgen Elitin, no to był też zawodnik, którego klasyfikowaliśmy jako tego potencjalnego kozaka w barwach Legii Warszawa. Gdzieś ten zawodnik rzeczywiście, może nie w każdym meczu, ale w większości spotkań w tym sezonie, kiedy Legii szło gorzej, to po prostu ten ciężar, na jakim spoczywał, właściwie często ten ciężar spoczywał na barkach Josue, też on starał się częściowo albo nawet całościowo brać na siebie. Było kilka takich spotkań, na przykład z Górnikiem w Zabrzu, czy tam pewnie jeszcze jakichś innych lepszych meczów, które teraz w tej chwili nie pamiętam, bo tych meczów naprawdę było sporo i ten zawodnik był takim liderem środka pola po odejściu Bartosza Slisza, był zawodnikiem, który też i potrafił się uzupełniać jako ta szóstka, jako ta ósemka,
też do rozegrania był, po prostu w rozegraniu był czasami mistrzem. No też jeżeli mówimy o kimś, kto może zastąpić Josue, to może on, w sensie nie tak w dosłownej roli, ale powiedzmy, że gdzieś jeżeli chodzi o to zebranie na siebie właśnie tej odpowiedzialności, tego ciężaru kreowania akcji Legii, też może coś w tym być. O Josue i o tym, kto może go zastąpić jeszcze za chwilę, ale właśnie Jürgen Elitim, czy spodziewaliście się, że to będzie aż tak dobry zawodnik w momencie, kiedy on do Legii przychodził i po prostu jak duża wartość dodana to jest w tej chwili dla Legii? Po prostu kto musiałby przyjść, żeby być od niego lepszy? Paweł, jak widzisz ten pierwszy sezon Elitima w Legii? No i czy twoim zdaniem to jest też zawodnik na lepsze granie niż Legia? Może od Mikołaja zaczniemy, bo zawsze ja, to może teraz Mikołaj. Dobrze, może Mikołaj niech zacznie tym razem. Paweł się odniesie potem. Dobrze. Niech tak będzie. No Jürgen Elitim od początku wszedł w Legię dobrze. Od początku wyglądał naprawdę przyzwoicie. Miał pewien moment takiego zastoju, zresztą jak cała drużyna właśnie w tym okresie październikowym. Już w listopadzie wyglądało to nieco lepiej. Czy Jürgen Elitim jest na lepsze granie? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że Jürgen Elitim zdecydowanie zarówno wiekiem, jak i umiejętnościami jeszcze zawojuje świat piłkarski wyższy niż ekstraklasa. Ale dla Legii w tym sezonie był on na pewno bardzo nieoceniony. Wydaje mi się, że w przyszłym sezonie może to wyglądać tylko i wyłącznie lepiej właśnie z powodu odejścia Josue, ponieważ często Jürgen Elitim był po prostu ustawiany nisko. Był jako ten defensywny z pomocników, z dwójki pomocników i nie mógł, mimo że bardzo dobrze sobie radził w tych aspektach defensywnych i często dobrze pomagał defensywie, to jednak zdecydowanie dobrze radzi sobie również w ofensywie i gdyby był takim właśnie lekkim, wolnym elektronem w środku pola, to mógłby dać jeszcze więcej i myślę, że w przyszłym sezonie, w momencie kiedy będzie trochę wyżej ustawiany i przejmie właśnie taką pałeczkę po Josue jako tego dyrygenta środka pola, to że może to wyglądać jeszcze lepiej. Oby nie było tak, że władze Legii skusi kilka milionów w letnim okienku transferowym i Kolumbijczyka nie będziemy już oglądać w przyszłym sezonie w barwach Legii, ale to jest ten zły ze scenariuszy. Myślę, że ten dobry się spełni i Kolumbijczyk będzie bardzo ważną postacią w przyszłym sezonie w barwach wojskowych. Paweł, chciałbyś coś dodać na ten temat od siebie? Znaczy od pierwszego treningu Jürgena Elitima w Legii Warszawa on dojechał na zgrupowanie w Austrii, na którym miałem przyjemność być. Widać było, że to jest chłopak, który ma naprawdę świetny przegląd pola, znakomitą technikę. No i on rozumie futbol bardzo podobnie jak ja, czyli bardzo dużo chciałby mieć piłkę, chciałby, żeby jego drużyna dominowała. Dla niego nie najważniejsze są gole czy nawet asysty, ale te kluczowe podania, bo naprawdę czasami takie zagrania pomiędzy rywalami i tak dalej, to są, no myślę, że bardzo mocny punkt Jürgena Elitima. Ja się tutaj tylko z Mikołajem mogę zgodzić pod względem tej eksplozji jego potencjału, bo wydaje mi się, że kiedy Jürgen Elitim w tym systemie, zakładam, że Legia będzie grała podobnie jak pod koniec sezonu za kadencji Gonzalo Feio, czyli z taką typową szóstką i dwiema rozbieganymi ósemkami, czy takie 8,5, 8 łamane na 10, no to wydaje mi się, że przesunięcie Jürgena Elitima wyżej to będzie tylko, no, uwolni jego potencjał jeszcze bardziej, bo ten chłopak po prostu ma też zmysł do gry ofensywnej. On nie jest tylko co robić i na to bardzo liczę w przyszłym sezonie. No i też on może poniekąd zastąpić Josue, który jak wiemy po sezonie, właściwie po tym minionym sezonie już teraz właściwie zostało kilkanaście dni, no po prostu tak powiedzmy, że do końca miesiąca on jeszcze ten kontrakt z Legią ma i już więcej meczów dla zespołu z Łazienkowskiej nie zagra. No jakkolwiek by to brzmiało, jego sezon w jego wykonaniu był delikatnie gorszy niż poprzedni, pewnie też gorszy niż ten jego pierwszy sezon w Legii, co by nie mówić, mimo że Legia wówczas skończyła w środku tabeli, to jest oczywiście moja subiektywna opinia, ale dalej to jest zawodnik jeden z lepszych w Ekstraklasie, jak nie najlepszy na swojej pozycji, dalej to jest zawodnik, który miał ogromny wpływ na to, jak Legia grała w obecnych rozgrywkach i ogólnie jak po prostu radziła sobie w ostatnim czasie, lider, twarz tego projektu Kosty Runiajcia, też i ogólnie od też momentu prawdopodobnie
Można nawet, teraz się trochę pogubiłem, ale chodziło mi o to, że Gonçalo Feijóo też chciałby, żeby to była twarz jego projektu, żeby to też była taka firmówka, taka po prostu taki znak firmowy, można by było powiedzieć, taka twarz, no już o tym powiedziałem, bo Josué był takim zawodnikiem, który po prostu brał całą grę na siebie. Tak jak powiedziałem o Elitimie wcześniej, że on chciał częściowo tą grę Legii rzucić na swoje barki, tak zawsze to się wszystko rozkładało na Josué i nie było innego zawodnika, który zrobiłby więcej asyst, który zrobiłby, podałby więcej razy właśnie tych podań kluczowych, też te podania z fałsza, które były takie inne niż wszystkie takie podania z fałsza moim zdaniem, bo ponieważ one się podkręcały, to jeszcze miały odpowiednią siłę i wyglądały jak taki po prostu najzwyczajniejszy cross, który się podkręca. No też mocno mi Josué zaimponowało, to był świetny sezon, moim zdaniem nie taki dobry jak te dwa poprzednie, ale dalej to była postać, której no w Legii zabraknie i w Ekstraklasie pewnie też. Mikołaj, może teraz ty też zaczniesz, po prostu jak dużym wyzwaniem będzie dla Legii zastąpienie kogoś takiego jak Josué, jaki to musi być profil zawodnika, żeby ten można powiedzieć, że Josué był zastąpiony w 100% godnie, tak jak powinien być przez Legię zastąpiony. No i oczywiście, jak ten sezon oczywiście byś go ocenił poprzez pryzmat tych ostatnich 11-12 miesięcy w Legii? No zdecydowanie na pewno Legii będzie ciężko zastąpić takiego zawodnika, który przez ostatnie 3 lata dawał wiele nie tylko na boisku, ale również radości kibicom swoimi świetnymi zagraniami, pięknymi dla oka. Jakiego Legia będzie potrzebował? Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że w Legii jest w tym momencie zawodnik, który godnie może zastąpić Josué, jest nim właśnie Huygen Elitim, który wyżej ustawiony będzie odpowiadał za takie same zadania co Josué i wydaje mi się, że bardziej właśnie jest potrzebny w Legii ten defensywny pomocnik, który zastąpi Elitima jako szóstka. Ale co mogę powiedzieć? No Josué był naprawdę świetnym zawodnikiem, jednak pewny etap się już po prostu kończy, Josué też miał swój wiek i może rzeczywiście lepiej jest budować już drużynę na jakichś innych zawodnikach, uwolnić ich potencjał właśnie tak jak Elitima, czy jakichś młodych zawodników, być może Rejczyk na przykład zostanie dalej w drużynie i jego potencjał zostanie uwolniony, niż budować coś, na czym już władze klubu jakby nie widziały po prostu przyszłości. Bo nie wiem, może tutaj Paweł coś więcej powie, dużo głosów dochodziło, że tam w szatni coś się dzieje źle, głównie z powodu Josué, ale ja nie jestem aż tak blisko klubu, więc właśnie może Paweł się potem wypowie coś na ten temat. Więc może jeśli coś tam rzeczywiście się działo, to może lepiej zakończyć ten etap i mimo, na pewno w przyszłości jakiś kolejny Josué się znajdzie, tak było z wieloma zawodnikami. Po odejściu Nikolicza również, czy Lukiniasa, zawsze znajdowali się zawodnicy, którzy potem czarowali w Legii i byli ulubieńcami kibiców, więc myślę, że i teraz taki się znajdzie w najbliższej przyszłości, co nie znaczy, że na pewno Josué będzie brakować i Josué po prostu przyciągał na stadion kibiców swoją efektowną grą i myślę, że dużo będzie dobrze i długo wspominać Portugalczyka z uśmiechem na ustach. No za Lukiniasa to się Lukinias znalazł dokładnie ten sam, tylko trochę starszy w tym samym ciele, więc tutaj tak to można skwitować, ale oczywiście o tym jeszcze trochę później. Paweł, Mikołaj też wywołał ten temat szatni, wywołał Josué, znaczy ja wywołałem Josué, ale tak temat szatni, temat Josué to się idealnie pewnie połączy. Jak to wyglądało, gdzieś pewnie jak tam słyszałeś, czy Josué rzeczywiście, tak jak to media tworzyły w większości, czy on był taką postacią negatywną? No i ogólnie też Ciebie zapytam o to, co Mikołaj powiedział, czy to już na Elitimie się trochę wypowiedziałeś i ogólnie się już trochę rozpowiedzieliśmy wszyscy, ale właśnie jak ten sezon Josué piłkarsko wyglądał, no i też w szatni, jak po prostu Twoim zdaniem Josué w Legii te ostatnie 12 miesięcy przepracował? Znacznie od tego, że nie zgodzę się z tym, że Josué zagrał gorszy sezon niż sezon poprzedni czy ten sprzed 2 lat, bo wszystkie liczby, wszystkie statystyki pokazują to, że on kreował bardzo podobną liczbę sytuacji, a w pewnym momencie nawet bodaj o 200 średnio więcej na mecz niż w tym sezonie więcej niż w sezonach poprzednich, więc to nie jest wina Josué, że koledzy sytuacji nie wykorzystywali. I takich sytuacji spokojnie dużo znajdziemy. Pod względem bramkowym sam też nie miał tylu sytuacji, ile miał w sezonie poprzednim, bo ja na koniec sezonu sprawdzałem sobie statystyki na SofaScore choćby, no i w tym sezonie Josué miał
dwie niewykorzystane sytuacje, a w poprzednim 4, a goli i tak miał w poprzednim sezonie więcej niż w obecnych rozgrywkach, więc to tak tytułem wstępu. Co do tych sytuacji w szatni, no ja mam przed oczami ten jeden obrazek, kiedy on się żegnał z kolegami w szatni, to pokazały kulisy. I to zdanie Josue mi utkwiło w pamięci, pewnie utkwi mi na zawsze, że czasami może był surowy, ale zawsze zależało mu na tym, aby w Legii była jakość i czasami po prostu nigdy dla nikogo nie chciał źle. To były takie słowa, które myślę, że doskonale oddają to, jakim człowiekiem, jakim piłkarzem jest Josue. Ja miałem z nim przyjemność przeprowadzać 2 czy 3 wywiady. Odbierał nagrodę od nas, od tygodnika Piłka Nożna na gali w lutym. Współpraca z nim to naprawdę, to była czysta przyjemność. Mega profesjonalista. W każdym calu trzeba zdjęcie, robi zdjęcie, trzeba wyjść po nagrodę, powiedzieć kilka słów, wychodzi, zero odnoszenia się, nic w ogóle, no totalnie naprawdę top. Top, jeszcze raz top. Pod kątem takiego profesjonalizmu. A jeżeli chodzi o tę sytuację w szatni, no to wydaje mi się, że Josue sam nie ukrywa, że on jest trudnym człowiekiem, tak? On o tym mówi i czasami, kiedy się gdzieś tam mocniejsze charaktery ścinają, no to jest to po prostu odczuwalne. Ale generalnie uważam, że no będzie po prostu w Legii wspominany dobrze. A co do zastąpienia go na przyszły sezon, to wydaje mi się, że po prostu się odpowiedzialność w ofensywie rozłoży na barki wielu piłkarzy, a nie tylko jednego. I te mecze ostatnie też widać było, że Josue też, ta jego rola i wpływ na drużynę też były troszeczkę ograniczane, bo on już nie miał tylu kontaktów z piłką, co w meczach poprzednich, i to tam drastycznie, mniej więcej średnio o 20 kontaktów na mecz ta różnica się zrobiła w dół, oczywiście to poleciało. I sam, no wydaje mi się, że po prostu to będzie inna Legia. To będzie Legia, która nie będzie opierała się tylko na jednym piłkarzu, bo przecież często były takie liczenia. A, bo Josue będzie pauzował, to jak sobie Legia radziła? No i wtedy te liczby były bardzo słabe, jeżeli chodzi o Legię bez Josue w tych 3 sezonach ostatnich. Ale tak naprawdę no to będzie po prostu inny zespół. To będzie zespół przemodelowany, trochę przeprofilowany. I tutaj wydaje mi się, że takiego zastępcy 1-1 nie będzie, że ta odpowiedzialność będzie rozłożona troszeczkę inaczej. I tak można sobie troszeczkę to nawiązać do sytuacji w Jagiellonii Białystok sprzed roku, kiedy Jagiellonia straciła przecież Marka Guala, który został królem strzelców. No i też się wszyscy zastanawiali, jak sobie Jagiellonia poradzi w kolejnym sezonie, bo przecież straci króla strzelców, gościa, który czasami w pojedynkę wygrywał mecze. No i nagle się okazało, że Nene potrafi strzelać gole, że Hansen potrafi strzelać gole, że Imas notuje kolejny sezon z dwucyfrową liczbą bramek, że Dominik Marczuk swoje dołożył, a Fimiko Pululu też. Nikt nie przejął tak w 100% tych goli Marka Guala, tylko one się po prostu rozłożyły na innych piłkarzy. I wydaje mi się, że w przypadku odejścia Josue będzie bardzo, bardzo podobnie. No to jest bardzo możliwe, bo też mówimy o tym, że zostaje Elite Team, że będzie też cały czas Marc Gual, oczywiście, że prawdopodobnie już przyjdzie Lukinias, to też niby jest od kilku tygodni potwierdzona sytuacja, oczywiście potwierdzona sprawa, oczywiście nie jeszcze oficjalnie przez Legię, ale gdzieś tam się da usłyszeć w różnych miejscach, gdzieś da się przeczytać, czy właśnie tak jak powiedziałem, po prostu dowiedzieć tego, że Lukinias po latach wraca do Legii. No i właśnie, bo wiemy, że prawdopodobnie jest Lukinias, że być może jest też Claude Gonsalves, jeżeli dobrze mówię, na środek pola z Ludogorca Razgrad. Prawdopodobnie być może jest też temat Kacpra Chodyny, też o nim się tutaj te plotki przewijały odnośnie nowego sezonu Legii. Po prostu jakie pozycje Legia powinna wzmocnić i kto tym zawodnikiem może być. Paweł, ty masz zazwyczaj dobre info, więc od ciebie teraz wyjątkowo też ostatni raz zaczniemy. Po prostu kto twoim zdaniem do Legii przyjdzie? Jakie te pozycje muszą być wzmocnione przed nowym sezonem, żeby walczyć o puchary? No i oczywiście o mistrzostwo, czy też dublet, czy też właśnie po prostu mistrzostwo, dublet, może też o jakiś dobry wynik w Europie właśnie. No i kto z Legii z obecnej kadry powinien odejść? To znaczy tak, wydaje mi się, że Legia powinna prowadzić 2 napastników i będę się przy tym cały czas upierał. Widziałem, że Piotr Koźmiński wrzucił informację, że zostanie Tomasz Pekhardt jeszcze na rok, ale mimo wszystko
Ja bym sprowadził dwóch snajperów i wypożyczył na rok gdzieś Maćka Rosołka. Z Blażem Kramerem mam taki problem, że skoro ten zawodnik przez dwa ostatnie sezony no, stracił praktycznie 50 spotkań, to czemu w trzecim miałaby się ta karta odwrócić? Widać, że zawodnik jest naprawdę podatny na kontuzje i tych kontuzji ma bardzo, bardzo dużo, odkąd trafił do Legii, zresztą wcześniej też miał problemy zdrowotne i tutaj no, myślę, że operowanie, no, Legia musi mieć, grając dwójką z przodu, musi mieć pięciu napastników i co do tego nie mam wątpliwości, jeżeli będzie grała na tylu frontach, więc licząc Guala, licząc powiedzmy Pekharta, Kramera, powiedziałem, że Rosołek moim zdaniem powinien zostać wypożyczony, aby zmienić otoczenie, przede wszystkim odpocząć psychicznie od tego ciśnienia i hejtu, który się na niego wylewa przez ostatnie miesiące, to tutaj dwóch snajperów moim zdaniem to jest obowiązek dla Legii. Wydaje mi się, że lewe wahadło to też jest miejsce, pozycja na boisku, którą należałoby wzmocnić zawodnikiem bardziej ofensywnym niż Patryk Kun. Zawodnikiem takim, który będzie w stanie dawać no, trochę więcej, jeżeli chodzi o ofensywę, bo myślę, że Kun taką solidność i taką gwarancję bezpieczeństwa w defensywie daje, ale z przodu nie oczekiwałem od niego tego, że to będzie dawał, bo to jest po prostu inny profil piłkarza niż był Filip Mladenowicz. Dlatego tutaj widzę jeszcze pole do popisu i do wzmocnienia. No i zastanowiłbym się też jeszcze nad tym, jak ten środek pola powinien wyglądać, bo tutaj no, super by było, gdyby Legii udało się utrzymać Filipa Rejczyka i żeby ten chłopak dostawał więcej szans, no, ale on ma zainteresowanie, wzbudza zainteresowanie klubów z Ekstraklasy, czy także z Włoch, czy z Hiszpanii. Wiem, że to na dniach się ma jakoś wyjaśnić, on dostał propozycję nowej umowy, no i teraz piłka jest po jego stronie, tak, co on z tym zrobi. I jeżeli chodzi o obrońców, tutaj wydaje mi się, że wszystko jest tak, jak być powinno. Bardzo liczę na to, że Marco Burch w końcu ten proces aklimatyzacji zakończy i tutaj też wejdzie na takie obroty, na jakie wejść powinien i tutaj będzie stanowił taki wewnętrzny transfer, że on będzie stanowił wzmocnienie, bo to, że ten chłopak ma potencjał, to jestem co do tego przekonany. A wybacz, się wetnę, tylko jedna rzecz. Jan Ziółkowski, włączony na dobre do pierwszej drużyny, czy właśnie jeszcze nie? Do tego zmierzałem. Myślę, że Janek Ziółkowski zamknął dyskusję na temat tego, czy Legia będzie potrzebowała szóstego stopera, bo grałem z trójką, wydaje mi się, że ta szóstka, grałem co trzy dni, musi być i Jan Ziółkowski dał na tyle dużo argumentów, że ja bym tutaj po prostu Janka Ziółkowskiego za to nagrodził. I znaczy on jest włączony na stałe do pierwszego zespołu, to nie byłaby żadna nowość, ale po prostu, żeby był realnym kandydatem do gry w trakcie rundy jesiennej, przy tych rotacjach, które na pewno będą, bo jeżeli Legia zagra w europejskich pucharach, to znowu do połowy grudnia będzie grała co 3 dni, tam chyba 19 grudnia jest ostatni mecz w europejskich pucharach, w Lidze Konferencji. I co jeszcze? No, mówię, lewe wahadło, dwóch napastników, być może jeszcze ktoś do środka pola, bo mówię, no tutaj grając co 3 dni, to tu jest no, obciążenie dla tych organizmów jest bardzo, bardzo duże. Do tego dochodzą wahania formy, no i przede wszystkim fakt, żeby trener Sajo miał po prostu komfort wyboru, a rywalizacja to jest, myślę, że najlepsze, co może być tylko dla trenera i dla zawodników, bo rywalizacja tych piłkarzy rozwija i jeżeli trzeba być cały czas pod prądem, trzeba być cały czas no, na odpowiednich obrotach, no to będzie tylko z pożytkiem później dla zespołu, więc tutaj wydaje mi się, że dwóch napastników, wahadło i środek pola, to tak wrzucam, mimo transferów Lukiniasa i Gonsalvesa. No a Mikołaj, gdybyś miał coś dołożyć od siebie jeszcze na ten temat, to czy zgadzasz się z Pawłem i twoim zdaniem, kto z Legią się pożegna w okienku transferowym letnim? Zgadzam się z Pawłem w pełni. Kto się pożegna? Wydaje mi się, że w przeciwieństwie do Pawła dobrym pomysłem byłoby wypożyczenie Marco Burcha, być może na pół roku, na rok, żeby po tym długim rozbracie z piłką i tym nieprzebiciu się w Legii gdzieś odetchnął, tak jak właśnie Maciej Rosołek, gdzieś zdobył te minuty, zdobył te jakby doświadczenie jeszcze w seniorskiej piłce i wrócił do Legii już z tą pełnią talentu, żeby ją pokazać. Jeśli chodzi o inne odejścia, no to właśnie Maciej Rosołek, nie wiem czy na wypożyczenie, czy na stałe, ale dobrze zrobi po prostu temu zawodnikowi zmiana otoczenia, pożegnanie się z tym wszechobecnym hejtem, tak, na social mediach co do jego osoby.
I sprowadzenie Kacpra Chodyny zastanawia mnie jeszcze pod względem Ryoi Morishity, czy ten zawodnik zostanie dłużej niż te pół roku wypożyczenia, czy właśnie sprowadzenie wahadłowego z Zagłębia Lubin już jakby nie zamyka trochę drogi Japończykowi w Legii Warszawa, choć ja osobiście widziałbym Morishitę nieco wyżej niż na pozycji wahadłowego, co do reszty, zdecydowanie zgodzę się z Pawłem. Legii są przede wszystkim potrzebne dwóch napastników i lewy wahadłowy. Dobrze. Ja jeszcze tylko wtrącę a propos Burcha. Wydaje mi się, że to może być podobny kasus do Majka Nawrockiego. Majk Nawrocki przed przyjściem do Legii zagrał 2 czy 3 mecze w Warcie Poznań i był zawodnikiem nawet nie drugiego, tylko trzeciego czy czwartego wyboru, ale potrzebował po prostu roku na aklimatyzację w Polsce i wydaje mi się, że z Marko Burchem jest case bardzo, bardzo podobny i dlatego uważam, że przy tym natężeniu meczów, które Legia czeka prawdopodobnie w trakcie rundy jesiennej, no to on te minuty tak czy siak tutaj i tak by dostał, więc zbudowanie pewności siebie tego piłkarza to myślę, że jest jedno z głównych zadań dla Gonzalo Feio i jego sztabu na letni okres przygotowawczy. Tu się zgodzę z Pawłem, ciężko byłoby taki jednak potencjał zmarnować, jaki ma Burch. No i dochodząc też do samego końca tego podcastu, jeszcze o przyszły sezon, takie jedno, dwa zdania chciałbym spytać, no bo oczywiście celem Legii będzie mistrzostwo, celem Legii będzie pewnie dublet, także celem Legii będzie awans do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy, ale na ile ten cel się ziści, na ile Legię będziemy mogli w tej Europie oglądać? Właśnie, może Mikołaj, teraz ty zaczniesz, czego się spodziewasz po Legii w nowych rozgrywkach? I czy zobaczymy Legię w Europie, powiedzmy, po prostu twoim zdaniem, czy ta Legia w Europie się znajdzie? Czego oczekujesz po Legii i czy te oczekiwania się po prostu spełnią? No myślę, że oczekuję od Legii tego, czego się oczekiwało w tym sezonie, czyli przede wszystkim mistrzostwa, a wszystko oprócz mistrzostwa będzie pięknym dodatkiem. Myślę, że z tego, co dobrze pamiętam, to Legia będzie rozstawiona w każdej z rund eliminacyjnych w europejskich pucharach, więc teoretycznie ma szansę trafić na rywali słabszych od siebie. Droga stoi jakby otworem do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy i jeśli będzie awans, no to wszyscy będą bardzo ucieszeni w Warszawie, ale głównym celem na pewno będzie Mistrzostwo Polskie, a tak jak powiedziałem, wszystkie inne rozgrywki europejskie czy zdobycie Pucharu Polski będzie świetnym dodatkiem, o który na pewno Legia również powalczy. Paweł, a jak ty to widzisz? Twoim zdaniem Legia zdobędzie mistrzostwo, czy zdobędzie dublet, czy zagra w Europie? Jak widzisz przyszłe rozgrywki w barwach, w wykonaniu Legii Warszawa? Podpisuję się obiema rękoma pod tym, co powiedział Mikołaj, czyli przede wszystkim Mistrzostwo Polski. Wydaje mi się, że drugim takim celem, aby zachować tą płynność finansową i nie musieć nikogo sprzedawać, to powinna być faza grupowa europejskich pucharów. Przepraszam, faza ligowa europejskich pucharów, bo to się przecież zmienia. A ewentualny Puchar Polski to by była taka wisienka na torcie, więc przede wszystkim mistrzostwo, po drugie puchary, a to co więcej, czyli Puchar Polski, to już będzie dodatek. Myślę, że te dwa cele Legia spokojnie jest w stanie zrealizować. No i takim sposobem dotarliśmy do końca. Mam nadzieję, że przez te prawie 50 minut bardzo przyjemnie nas się słuchało i tego, co o Legii Warszawa w sezonie 23-24, to co opowiedzieliśmy, to jak oceniliśmy ten sezon, to jak go podsumowaliśmy, wam się też podobało i bardzo przyjemny, właśnie te przyjemne 50 minut żeście spędzili teraz z nami. Ja dziękuję za ten odcinek. Kolejny już podsumowania sezonu, jeden z ostatnich. Michał Wawrzyniak, Superbesta Podcast. Dziękuję wam, dziękuję także moim gościom, Paweł Gołaszewski, Prawda Futbolu, Tygodnik Piłka Nożna, Polsat Sport, a także program Poznań vs Warszawa na meczyki.pl. Dziękuję ci, Paweł, bardzo jeszcze raz. Dziękuję ślicznie. I dziękuję także Mikołajowi Ciurze z Legioniści.com. Dziękuję ci, Mikołaj, także, że wpadłeś i że z nami porozmawiałeś. Dziękuję ci jeszcze raz. Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. I jeszcze raz dziękuję za to, że odsłuchaliście tego odcinka, że odsłuchaliście też tych poprzednich, o poprzednich klubach. Jak ktoś jeszcze nie widział, to zapraszam, odsyłam. Jutro, jak wy to widzicie, jeszcze 2 odcinki Śląsk Wrocław, Jagiellonia Białystok. Jeszcze będziecie mieli okazję tych odcinków pooglądać i posłuchać tego, co w tych klubach się działo w tym sezonie. Ja dziękuję bardzo jeszcze raz za odsłuchanie, za wszystkie wyświetlenia. Mam nadzieję, że się podobało. No i dziękuję. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.